Siema ludzie, wiecie co? Opowiem wam przerażającą historię, która mogła mnie kosztować życie. Było tak. Piszę do Patrycji, do mojej dziewczyny. Ej, ktoś mi wysyła jakieś wiadomości na skrzynkę pocztową. Wysyła jedną, dwie, trzy. I to tak w sumie nie była jedna osoba. Bo na początku były jakieś tam osoby, co mi pojedyncze wysłała, a potem była jakaś osoba, co mi dziewięć wysłała wiadomości. Tak, dziewięć. I ja tak ogólnie w chwili, kiedy odpalałem tą skrzynkę pocztową, to tak osypka jadłem. I myślałem, że go wymiotuję, naprawdę. Bo co zobaczyłem na skrzynce pocztowej, to przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Kazim wysłał mi tutaj takie tam skromne 10 milionów. Nie no, dla mnie to jest dużo. Nie, naprawdę, dzięki, wariacie. Pozdrawiam, naprawdę. Naprawdę, nie, zdziwiłem się. Zostawię sobie potionki. Dzięki, dzięki. Ojej, ej, tu ja... Nie. Mogę mu napisać. To się odbiera tak. Ale naprawdę, nie spodziewałem się czegoś takiego. Kurwa. Rękawiczki. Buty. Hero miecz. Hero zbroja. Hero hełm. A masz, bo biegasz bez eku. Nie wierzę w to. Dobra, hero naszyjnik. Kolejne 10M. 22M od tego typu dostałem itemki, czajcie? A nie, od... nie wiem, czy to jest ten sam gracz. Triku. Czekaj, czy da się sprawdzić ogólnie to? Kasim. Margonem.com. Kasim. No naprawdę. Który on ma level w ogóle na tej postaci, na tym tym? Aha, margonem.pl. Czemu? Ej, co? Margonem.com. Kasim. O! Typ ma 260 level. Fajnych ma widzów. Mskitu. Wow. To jest ten sam typ. Mskitu. Kurwa, ja nawet nie wiem, jak mam dziękować. Nie, naprawdę, to bardzo miło. Aż jestem w szoku. Sir David wysłał mi hero płaszczyk. Dzięki, pozdrawiam. I tutaj już tam wcześniej jakieś tam moje rzeczy, które też dostałem od Da Vinci. To był Da Vinci. Pamiętam. Boże, sporo tego jest. Tutaj sobie ten, sprzedałem te głowy zbirów, miałem 52. Ale naprawdę, że ja mam 260 levela, że 260 level mi tu ogląda. Nie no, to naprawdę, jestem w szoku. Miło mi. Dobra, co, zakładamy no, w końcu prezenty, to trzeba założyć. Nie będziemy, wiecie, jak jakiś pleb chodzić bez EQ. Hełmik. No wolałbym szczerze właśnie ten ówczesny, bo wiecie, jeszcze jest taki problem. Ej, ja wszystko odebrałem z poczty. I mam dwa miecze teraz. Mam dwa miecze teraz. Ej, mogę sobie sam sobie wysłać ten... Czekajcie, wiecie co? Ja to chyba zrobię małą, sprytną rzecz. Nie no, żeby nie było, że ja to jestem hamem najgorszym. Czy coś takiego. Ruszaj się. Trzeba się odwdzięczyć, że tak powiem. O, patrzcie. Są kwiatki. A nie, to jest motyl. Ale jestem głupi. Jakiś typ... Ej. Co tu chodzi? Ej, czemu nie mam... O, fajnie, patrzcie. Tutaj też na minimapie są questy zaznaczone. Ej, fajnie. Na Gietkę mu mogę wysłać. Nie no, na Gietek to tak myślę, że za słabo. Ale trzeba się widzom odwdzięczyć. Nie, to coś takiego by przy... ten. Dzisiaj ogólnie cały dzień mnie nie było w domu, ale kiedy mam czas ogólnie, to cały czas staram się ekspić. O, tutaj można sobie... Nie można róży! W margonem.pl można tu róże zdobyć. Dobra, wyślę na Gietki. Czegoś takiego to się naprawdę nie spodziewałem. Szczerze. Patrzcie, rozdzielmy sobie. Powysyłamy.
Czy mogę coś lepszego wysłać? Nie mam chyba nic. No gierkę mogę wysłać. Czekaj, nie wiem, czy można przeklinać na tym? Nie, no nie będę kopiował. I był jeszcze drugi koleżka, też wysłał mi zbroję. To jest ten sam, tak? Patrzyłem na profilu. No i widzicie, nie no, bardzo miło ogólnie z waszej strony. O! O! O, proszę. Ej, naprawdę, ludzie mnie zasypują giftami, ja już nie mam... Jeszcze przed chwilą, ale serio, ja przed chwilą pikałem jeszcze z przedmiotami, które miałem... Jeszcze niedawno, na 39 levelu miałem hełm na 18, czy tam 17 level. Czajcie? A teraz to ja normalnie pływam w pieniądzach. Mam związane dłonie i pływam w mamonie. Normalnie. Skrót, skrót! I teraz trzeba ogólnie jakoś to logicznie, wiecie, rozwiązać. Bo jednak trzeba założyć te przedmioty. Ej, mogę sobie wysłać sam? Muszę zobaczyć. A jak się wysyła new email? Amarena Drinker. Dużo osób mi pisało, że szanuje mnie za nick. Aha, nie mogę. A wiecie, jaki jest problem? Że depozyt mogę kupić dopiero chyba na 75 levelu, więc to mi będzie trochę zawadzało. A mogę wysłać, wystawić na aukcję. Najwyżej. Dobra, zobaczymy potem. Kupiłem... Wiecie co? Jak się nazywa ulica tutaj? Demolisher? Coś takiego? Margonem.com. Bo z tego, co mi się wydaje i z tego, co mi kiedyś ktoś opowiadał, teraz wam powiem. Demolisher? Nie wiem. Titan. Forum. O, coś jest, powiedzmy. Twin Titans. A nie, to o jakichś innych tytanach. O, czy jest coś takiego jak ten? Nie wiem, czy są poradniki. Dobra, nie będę na to patrzył. Ale z tego, co mi się wydaje, to na aukcji są przedmioty z Dziewiczej Orlicy. I ona chyba tutaj ma 50 level, a nie 51. I chyba, co mi się wydaje, są tutaj inne przedmioty. Bo wydaje mi się, że coś takiego, to jest właśnie z niej. Coś takiego, to też jest właśnie z Orlicy. Tak mi się wydaje. Nie dam sobie głowy uciąć na pewno. Depozytu nie mogę sobie kupić, bo muszę mieć 75 level właśnie. I no i tych przedmiotów to się narobiło. Dobra, zbroję też mogę sobie założyć. Nie wiem, to chyba sprzedamy sobie po prostu u aukcjonera, bo raczej nie będziemy drugiego wojownika robić, więc to i tak... A do depozytu i tak tego nie wsadzę, nie? Hełmik. Mogę wystawić, żeby mi nie zawadzało. Dobra, to porobię ogólnie z tym jakieś tam później porządki, żeby mi to tam nie zawadzało. I tak dalej. Kur, szkoda właśnie, że tego depozytu nie mam. Bo jakby to było margonem.pl, a nie margonem.com, żeby było to jakoś powiązane ze sobą, to miałbym, no, taką korzyść. Dobra, miałbym i korzyść, i wadę. Bo mógłbym... miał depozyt opłacany z margonem.pl, ale te gry nie są ze sobą powiązane. Możemy sobie iść na exp. Te gry nie są ze sobą absolutnie powiązane. Ale jest taki plus mały, że nie mam pana na KB tutaj, więc może tam w przyszłości, może nie powiążą mnie, powiedzmy, z tą osobą. I no. Ekspię sobie aktualnie na orkach. Na tym opuszczonym bastionie. Dużo jest ogólnie takich sytuacji, że... Ej, właśnie, tak jak mówiłem ogólnie, że na tej elicie drugiej, która jest tym... Na tej elicie drugiej, która jest E230, tym Shaofu, czy jak on się tam nazywa, jest czerwona mapa, nie? A na Razugla go jest żółta. Znaczy, bo na Shaofu normalnie jest żółta, tak?
tam się zmienia pod wpływem godziny, więc takie ogólnie zmiany, które są tutaj, to nie wiem. Bardzo mi się podoba ogólnie w tym świecie fakt, że to nie jest Berufs. Nie, serio, podoba mi się, że to nie jest Berufs. I ogólnie wydaje mi się, że tutaj nawet stanie na jakichś głupich E2-kach czy tak dalej. Może nie na tych początkowych, jak Tarmus, Razuglak i tak dalej. Ale już tak później, jak będziemy, to myślę, że będzie można jakoś tak logicznie postać sobie. I naprawdę można tutaj, myślę, coś podziałać. Bo na Berufsie to wiecie, idziecie sobie na Elite 2, na przykład na czerwoną mapę, typ was pu-pu-pu i was nie ma. Albo idziecie sobie expić na Andarum, jakiś ziomeczek, na przykład, nie wiem, jakiś przodownik 260, któryś level, mówi, no w sumie nic nie mówi, tylko was zabija i tyle, bez jakiegoś tam, nie pamiętam, że jak to było z tą sytuacją, a tutaj wiecie, możemy sobie jakoś tą postać, że tak powiem, rozkręcić. Były osoby, które mi mówiły, nie promuj tego Morgonem kombo, tutaj się dzieciarnia zacznie. Fakt, jeśli ja nagrywam ogólnie z tego, to trochę jest na moją niekorzyść, nie będę kłamał, że nie. Wydaje mi się, znaczy nie wiem, czy mam strzelać, bo tak będę zakładał, czy może to jest przypadek, czy coś takiego, ale wydaje mi się, że jednak jak zacząłem grać na Berufsie i ogólnie, no miałem ogólnie rzeszę, ogólnie widzów, którym się to naprawdę podobało, tak? I wydaje mi się, że sporo osób zaczęło grać po prostu na tym Berufsie, dużo osób się odzywało i możliwe, że na pewno miałem w tym jakiś udział, tak? Więc tutaj też może być to samo. Mi osobiście jakoś super bardzo to nie przeszkadza, bo wydaje mi się, że aż tak dużo osób i tak za mną nie pójdzie, ale no jakiś to procent na pewno jest, może promil. Nie wiem, jak będzie w tym przypadku. Ale na Berufs, znaczy, jeśli ktoś gra jeszcze na tym świecie, to jest konkurencja na pewno, tak? Tylko przynajmniej to będą moi widzowie, a nie osoby trzecie, wiecie. Nie, no ja tam nikomu nie zabraniam, Boże. Szczerze, no jestem osobą, która uważa, że no świat jest warty uwagi. Sami możecie podjąć decyzję, czy chcecie tutaj grać, czy nie. Co ogólnie, jakie zmiany są mniej więcej w tej grze, a z Margonem.pl, to staram wam się na bieżąco ogólnie przedstawiać, tak jakby z własnych obserwacji, bo też nie jestem jakąś alfą i omegą, nie wiem wszystkiego, jestem głupi trochę, nie powiem, że nie. Nie mam 200 IQ, tylko tam, nie wiem, 48, coś takiego. Ej, czemu mi się cały czas to ładowanie gry tak robi? Bo właśnie nie wiem, o co chodzi, patrzcie. Nie wiem, ktoś może, jak jest ogarnięty ogólnie tutaj na tym świecie, w jaki sposób działa timer. Bo ja go zainstalowałem i nie wiem, gdzie mam go odpalić. Ubiłem sobie szałfu i nic. Tak samo jak ten roll filter pobrałem, też nie wiem. Nie wiem, czy... A tak samo ogólnie z faktem, że ta szybka walka mi się tak buguje. A na przykład teraz. Quick fight. Quick fight. I nie działa. Ping mam jaki? 70, więc ja nie wiem, czy to są po prostu może wady gry, może wady silnika, czy to po prostu, nie wiem, jakieś przeciążenie mojej przeglądarki. Też może być taki przykład. Możliwe, że jakbym grał na Chromie, to by na przykład czegoś tak było. W sumie mogę przetestować, tak? No na pewno nic mnie to nie kosztuje, tylko mogę się przekonać, bo możliwe, że nie wiem, to jest moja wina, tak? No nie będę obarczał winą grę. Ale z tymi ogólnie dodatkami, czy ogólnie... Jeśli macie jakieś porady dotyczące samej gry tutaj, bo może ktoś ma tutaj takie doświadczenie, tak jak widziałem, że mam ziomeczka, który ma 260 level i tutaj gra, no to nie, no możecie się odzywać. Możecie mi coś doradzić zawsze. A, on, widziałem na poczcie, napisał mi coś takiego, że w Tuzal są właśnie jakieś potionki i to właśnie to jest, 4K leczenia. Ile mam życia? 5K. No to powiedzmy, mogę już tam zaczynać używać tego, tak? Wojownikiem będę miał sporo życia, więc jak najbardziej. Wiecie, co jest tutaj niefajne? Znaczy, to już mówiłem wcześniej, że wiecie, zdobywamy przedmioty, które były ze starych orków, a nie z nowych. Nie ma tych butów na 39, nie ma naszyjników, nie ma pierścieni. Dostajemy jakieś zbroje na 18 level albo zbroje na 40 tanca. No to jest taki najbardziej warty przedmiot. Ej, ale... Widzicie ogólnie ten kontrast ogólnie przedmiotów, tak, że mam... Ej, 43 wbijam, ja nawet nie zauważyłem kiedy. Jestem chyba jakiś głupi, upośledzony. Skills. Gram z dwuręką ogólnie. Ale... O właśnie, mogę sobie zaraz na zbirki iść, nawet tą broń sobie mogę ogarnąć na...
jedną rękę chyba, czy tam półtora rękę. Nie, jest na pewno jakaś broń ze zbirków, tak? Daję tutaj WSA. Siłę. I co? Mogę sobie założyć rękawiczki teraz. Super. Coś tutaj mogę założyć. To na 50, to jest na 46, to jest na 50, to jest na 50, czyli to samo. 45 to jest na 40, tego nie chcę, mam kominiarkę. Ze względu na to, że wolę ją, bo ma przewracanie torowe, a na XP jest spoko przewracanie torowe. Lubię. I ogólnie przewracanie torowe to jest dosyć, no, fajna sprawa. Nie wiem, możliwe, że sobie na noc po prostu pójdę na szałfu postać, może kogoś nie będzie, może będzie. Nawet jedną walkę PvP wygrałem. No, było tak. Dobra, wiecie co, myślę, że jakoś długo nie będę przedłużał tego wszystkiego, ale naprawdę się zdziwiłem ogólnie, że dostałem takie, powiedzmy, upominki. Naprawdę, bardzo miło, no, na pewno się przyda ogólnie i będę się starał na pewno nie zmarnować tego, powiedzmy, tych podarunków, tylko będę się starał właśnie grać tą grę, żeby to nie poszło na marne. Dobra, nie będę jakoś długo przedłużał taki krótki odcinek, myślę, że wrzucę go. Dzisiaj jest niedziela, wieczór. Zrenderuję prawdopodobnie zaraz i wrzucę ogólnie jutro jakoś tam. Wiecie, co jest fajne ogólnie? Bo ja mogę sobie zrobić taki bajerek, że... No jeszcze tak na koniec powiem. Jest taki programik, który się nazywa... Jak on się nazywa? O, widzicie moje rzeczy. Jak ten program się nazywa? Nie wiem, ale wygląda w ten sposób. Jakiś timer po prostu, że ustawiacie sobie na przykład, nie wiem, jutrzejszy dzień o 9, na przykład załóżmy, ja mam taką sytuację, nie? Idę sobie do roboty i wychodzę jakoś 7. Jadę samochodem, jadę i komputer przez ten czas jest włączony i ustawiam sobie, żeby się wyłączył, załóżmy, 7.50, bo na przykład o 7.50 skończy mi się renderowanie, albo o 7.50 szacunkowo powinien już tak się mi przesłać film. I potem komputer się wyłącza. No i tyle. Dobra, jeszcze to Łara sobie możemy ubić. Ojej, buguje mi się to wszystko w tej grze. Nie, spróbuję naprawdę tego chrama, bo to jest trochę przewalone. Ale level idzie, nie? Teraz ogólnie na tych orkach wbić ten 50 level to nie ma problemu. Potem od 50 będzie troszkę gorzej, ale... Jak na razie jest taki miły okres do 50 levela na tych orkach. Jeszcze bardziej miły by był, gdyby były te przedmioty, no ale na hajsu ja nie mogę na szekę 22 ja mam. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeszcze raz dzięki. Serio. Pozdrawiam.